zbiórkę podpisów przy pomocy Krystiana i wielu innych osób, aby po prostu ta zbiórka była sprawna. I chcę podziękować, bo kilka tysięcy podpisów z Dolnego Śląska na pewno trafi do nas, więc chcę gorąco podziękować. To jest dla nas szalenie istotne i ważne. Mamy nadzieję, tak jak mówię, do końca miesiąca zamknąć zbiórkę podpisów, więc jeszcze jest czas, można nas w internecie znaleźć, można nas znaleźć na ulicach. Dzisiaj też tutaj za chwilkę rozpoczynamy zbiórkę i z sukcesem chcemy zakończyć i dajemy słowo jako Inicjatywa Polska, to słowo dotrzymamy i złożymy do podpisów. Wydaje się, że nikt nigdy się w moich butach nie przejdzie, więc jakby nie możecie nas pozbawiać wyboru. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś za nas decydował. Za nas kobiety, za nas partnerki, za nas córki, wnuczki. Nie ma takiej możliwości. Żadna z nas pewno na aborcję nie idzie jak na bal, więc jakby tu nie o to chodzi. To ta ustawa, która zabrania nam tego, jest bardzo barbarzyńska. Pozbawia nas absolutnie wyboru. Nie możemy decydować o swoim zdrowiu, o swoim życiu, o antykoncepcji, o edukacji seksualnej naszych dzieci, edukacji seksualnej naszych dzieci. To nieludzkie, to nie w porządku. My nie jesteśmy stworzone do tego, żeby się uświęcać dla narodu. My jesteśmy kobietami odpowiedzialnymi, chcemy odpowiedzialne rodzić piękne dzieci naszym odpowiedzialnym partnerom. Dziękuję bardzo.